oni tam, z tej strony pasieka są nasze namioty, pszczółki na oczkach, a tutaj śnieg leży, przysypało nas. Wtedy pyłek i myślę, że będziemy chodzić. O, widzimy, jak łyżeczkiem właśnie wyłapuje. Co się tylko da, odrobinki wody. Śnieg leży, temperatura jakieś może 0, około 1 stopnia. Ruch na niektórych oczkach. No, widzimy pszczółki, no, szukają wody. Potrzebują tego. O, tu też jakaś lata. Dlatego te folie są pozakładane. O, widzimy. Zastygły na daszku. Siedzą na daszkach co kawałek. No, za zimno jest po prostu. Tutaj. Tutaj. No mówię, no na każdym daszku tam widać pszczółki. Po prostu na blasze jak siada, to od razu ją przylepia. No niestety. Odczekamy ciepła i od razu będziemy przystępować do działania. Na takich ciasnych gniazdach, na takim trzymaniu ciasnym, jak ja to właśnie prowadzę, to musimy mieć wgląd co kilka dni. Czasem może być tak, że po 3 dniach naszej nieuwagi już mamy pełno wólu, po prostu pszczoły albo brak pokarmu. Dlatego 3 dni w takim już w tym momencie od 20 marca to co 3 dni, 4 dni trzeba zrobić już tak wgląd, sprawdzić pokarm, bo może się okazać, że już go nie ma. W tej chwili, jeżeli matki mają już te zagospodarowane 7 ramek, no zaraz to zobaczymy. I jak to pójdzie, mówię, do zaczerwienia, to potrzebujemy 7 ramek pokarmu na odchów, na rozwój, na utrzymanie temperatury, cieplutko. Możemy zerknąć. Siedzą. Siedzą, widzimy, dosyć ładnie grubo i siedzą również za zatwory. Przy takiej właśnie zimnej temperaturze zerowej. Pszczółki są za zatworem, czyli już wiemy, że to jest 7 ramek już jest zagospodarowanych. Widzimy, już nalepiają, zabudowują. Czyli teraz pójdzie węza przy następnym wglądzie. Cieplutko, widzimy, już od razu paruje. Od razu damy węzę. Węzy nie będziemy dawać nigdzie w środek. Tu na pewno będzie już na wszystkim czerw. Pójdzie z boku, czyli tu przy zatworze. Z jednej strony i z drugiej strony możemy dać. I jeżeli węza będzie odbudowywana, wtedy zrobimy po prostu przekładkę. Przemieścimy ją z miejsca tutaj przy zatworze. Włożymy ją za pierwszą, do pierwszej ramki czerwiówki. Nie będziemy nigdy rozbijać gniazda. Jeżeli, jeżeli na tej ostatniej ramce jest czerw, tu nie będziemy tego rozbijać i ta ramka już zostanie tu do zaczerwienia i pójdzie kolejna ramka dodana. Nigdy nie rozbijamy struktury czerwiu, który jest przekładkami. Możemy to tak coś zrobić tylko i wyłącznie w czerwcu. W czerwcu, już w lipcu bym się bał rozbijać im tak gniazdo. No w lipcu jeszcze, bo jest masa pszczoły, ale w maju tego nie robimy, w kwietniu tego nie robimy. Nie rozbijamy czerwiu ramkami i z węzą. No, pięknie już tu siedzą. Na ostatniej ramce, tak jak mówię. Pokarm jest, ale ręka na pół.
pulsie, żeby czasem go nie brakło. Jak coś, to od razu będziemy albo dawać ciasto, albo ramki z pokarmem. O, jest kolejna biedaczka. No jest po prostu za zimno, no. Za zimno. A one potrzebują w tej chwili. W tej chwili już jest tam temperatura wszędzie 34 stopnie. Już ta pszczoła tak nie czuje tego ochłodzenia. Już pracują na całego, więc już spadki temperatury na zewnątrz im tak nie przeszkadzają. No i ona po prostu nie wie, wychodzi. Wychodzi z ciepłego domku na zewnątrz. A tu ją spotyka taka niespodzianka. No, śnieg, śnieg. Wszędzie śnieg, ale zawsze na każdym oczku się położy. Chyba kwasy też widzę się. Tłoczą. Jest Sacharyjka, siedzi cicho. Także, no czekamy. Czekamy ciepła. I działamy mocno z wędzą. To już będzie wtedy 7-8 rameczek. Jeżeli tam będzie już zaczerwione około 6. Jeżeli 6 będzie czerwone, to już jest bardzo dobrze. Ta pszczółka wyjdzie nam do 10 kwietnia. Czyli od 10 kwietnia będziemy już mogli myśleć około 15 nad jakąś nadstawką. W pierwszych rodzinkach. Tu mam taki mek zrobiony. Nałożona jest rodzinka słabsza na rodzinkę mocniejszą, czyli dwie matki są w tej chwili w ulu oddzielone kratą. Tutaj mamy folia jedna, folia druga i po prostu ta matka na górze ma w tej chwili komfortowe warunki. Szybko wszystkie te rameczki, które zajmuje, będzie miała zaczerwione. Jeżeli tak chcemy robić, jak tutaj wzmacniać sobie rodzinki, że dwie w jednym, nie? Na dole pilnujemy pokarmu, bo pokarm przenoszą na górę. Na górze nie ma pyłku, bo pyłek zostawiają na dole, więc musimy dać ramkę z pierzgą na górę, a przenoszenie pokarmu będzie cały czas z dołu do góry. O, widać, tam też wychodzą. 0,1 stopnia. Jest masakra, zimno takie. Ale one chcą już pracować. No, tak jak i my. No, dziękuję i do usłyszenia.